spektakl pod tytułem Upadek. Proszę o ciszę. Upadek, utrata wszystkiego, co w życiu najcenniejsze. Boję się, że i mnie to kiedyś spotka, że zatracę gdzieś w życiu siebie. Ale strach jest tylko częścią mojej osobowości, która, jeśli tylko ją dobrze wykorzystam, będzie mi dodawać sił, a nie odbierać. Każdym grzechem upadam coraz niżej. Najważniejsze jest, by następnie podnieść się z wniesioną głową. Boję się, że którymś razem może mi się to nie udać, że sięgnę samego dna. Zatracając poczucie własnej wartości, zatracam siebie. Tracąc kontrolę nad własnymi czynami, upadam. Thank you.
niekiedy na wyboistej drodze życia w człowieku dochodzi do zatracenia siebie, do upadku emocjonalnego. To okropne zjawisko może dotyczyć każdego. Ja na przykład jestem dręczona przez przyjaciółki. Nie chcą dopuścić do tego, aby spełniły się moje marzenia. Co właściwie mogę nazwać upadkiem? Upadkiem nazwę ludzki grzech. Grzech, który jest przepełniony chciwością i pychą. Istota ludzka stacza się, staje się brakiem. Jednakże, gdy żałuje za wyrządzone przez siebie krzywdy, oczyszcza się i ma szansę stać się lepszym człowiekiem. Thank you.